Elif, odcinek 983, streszczenie. Leman walczy o to, aby jej syn nie wyjeżdżał. Kobieta idzie w tej sprawie porozmawiać z Julaj. Czy ta ją wysłucha, po tym, jak Leman ją ostatnio potraktowała? Sprawdź, co wydarzy się w 983. Odcinku Elif, ludzie Rany, którzy wcześniej współpracowali z Tarikiem, docierają do rezydencji, gdzie fotografują Humeirę i Levanta. Julaid dowiaduje się, że Tufan zabrał małego Emirhana na strzelnicę. Kobieta jest wściekła, Leman decyduje się jednak porozmawiać z Julaid. Idzie do jej domu, przeprasza ją za swoje zachowania i błaga o pomoc. Wtedy zjawia się Safak. Matka nie chce z nim jednak rozmawiać. Twierdzi, że Julaid ma serce z kamienia, czy Safak zostanie w mieście, a może słowa matki utwierdzą go tylko w przekonaniu, aby spakować walizki i wyjechać? Przypominamy, że w emisji jest już ostatni sezon Elif. Melek i Elif udało się zbiec przed ludźmi Tarika. Wiodą teraz skromne życie, widma przeszłości nie do końca je opuściły. Parla nie poślubiła Kerema, ale zachowuje się jak jego żona i pani domu. Masajd ze smutkiem przygląda się całej sytuacji, nie mogąc pogodzić się z nieszczęśliwym losem swoich dzieci. Kobieta martwi się także o Elif i Serę, które nagle zniknęły z rezydencji. W domu zjawia się za to jej siostra, Kimet Ozłem Savas, która ponad 30 lat temu uciekła z ukochanym i nie kontaktowała się z rodziną. Masajd nie posiada się ze szczęścia. Ta szykuje, planuje jednak zemstę. Elif, o czym jest serial? Melek pracowała jako służąca i zaszła w ciążę z synem bogatych pracodawców. Nie mówiąc ukochanemu o ciąży, odeszła z pracy. Kenan, przekonany, że kobieta go porzuciła, po pewnym czasie ożenił się i założył rodzinę. Tymczasem Melek urodziła córeczkę. Związała się z brutalnym pijakiem i hazardzistą, który postanowił sprzedać Elif gangsterom, by spłacić długi. Melek musi uciekać wraz z dzieckiem. Jej dawna koleżanka potajemnie zabiera Elif do domu jej biologicznego ojca. Elif, odcinek 983. W piątek, 21 maja 2021 roku, o godzina 14 w TVP1. Sprawdź streszczenie odcinka 983.